Piotr Haładaj, witam Państwa w programie Debata Tygodnia. A moimi gośćmi są pan senator Andrzej Kalata, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam. Oraz pan senator Piotr Masłowski, klub senacki Trzecia Droga. Dzień dobry. Witam panów senatorów. Chciałbym porozmawiać o kwestiach związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, bo chyba już wszyscy politycy tym w Polsce żyją, opinia publiczna również. Pojawiają się w przestrzeni medialnej różne porównania. Czy zarządów prawa i sprawiedliwości samorządy miały lepiej czy, czy gorzej? Może pan senator Kalata by powiedział coś na ten temat? Jak pan ocenia działalność samorządów, współpracę samorządów podczas sprawowania rządów przez pana Mateusza Morawieckiego? Panie redaktorze, no tutaj zmusza mnie pan do oceny tylko stricte finansowej. To znaczy, czy. Środki, które samorządy dostawały, były większe czy mniejsze? No Na pewno w tych ośmiu latach one były zdecydowanie większe. Yy, zwłaszcza wszystkie te programy inwestycyjne związane z, czy z funduszem dróg samorządowych, czy, czy z innymi środkami. Yy, również yy, środki unijne. No Jeżeli chodzi o powiat Żywiecki, w którym przez 9 lat byłem starostą, jeszcze wcześniej wicestarostą, w sumie od 17 lat yy, w tym powiecie byłem. No to mieliśmy naprawdę skokowy wzrost, patrząc w skali, przynajmniej mojego pobytu jako radnego w tym samorządzie. I zdecydowanie więcej inwestycji musieliśmy zrobić. Pod tym względem na pewno tak. Podziela Pan to zdanie? Hmm, znaczy to jest ciekawe w ogóle. Rozmawia pan z dwoma senatorami, którzy byli samorządowcami, bo, bo tak jak pan. Kalata był starostem żywieckim i przez te 9 lat był zastępcą prezydenta Rybnika. Dane globalne pokazują, że samorządom nie było łatwiej. Dane Związku Miast Polskich pokazują, że te finanse, że te finanse były trudne dla samorządów i my to obserwujemy tu i teraz. W tym, roku, w tym roku kilka naszych samorządów, nie tyle z naszej okolicy, ale bardziej z aglomeracji, no ma nie zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżety, ale nawet na, w najbliższym terenie, no między innymi bardzo trudną sytuację finansową mają reduktowe yy, Składają oświadczenie w Senacie w tym temacie w trakcie debaty budżetowej, yy, że tu czasami trzeba będzie podjąć jakieś, jakieś działania interwencyjne. Natomiast yy, to się bardzo nierówno rozkładało. Bo ja się zgodzę z Panem Senatorem, że pewnie sporo gmin. Sporo gmin, szczególnie mniejszych wiejskich, czy, czy powiatów, tak jak w tym wypadku, o którym pan Kalat opowiadał, gdzie ta sytuacja była lepsza. Czyli to zostało e, zdywersyfikowane w sensie takim, że nastąpiła zmiana w stosunku do tego, do tego co było wcześniej. No, dzisiaj widzimy wiele paradoksów, no, bo gmina Gaszowice w powiecie rybnickim jest w stanie wydać trzy razy więcej na ośrodki kultury niż redutowe, które są, które są miastem i myślę, że te wahadło powinno się zdecydowanie, zdecydowanie przesunąć w inną stronę. Wczoraj słyszałem Mateusza Morawieckiego, jak w Sejmie mówił o finansach samorządu. Ja się generalnie no, kompletnie nie zgadzam z tym, co, co on opowiadał, ale ja reprezentuję perspektywę miast i to większych miast, no, bo Rybnik to jest miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I dla takich jednostek te ostatnie lata były trudne? No właśnie, e, obserwując działalność rządu, na którego czele stał Mateusz Morawiecki, z pewnością e, zauważamy, że prawo i sprawiedliwość, ten rząd zwracał uwagę na Polskę wschodnią. Tam e, były różne inicjatywy podejmowane, ale czy tu w regionie e, Śląskim, tak? Czy w województwie śląskim również z taką uwagą rząd morawieckiego podchodził do zagadnień lokalnych? Panie redaktorze, ja trudno mi porównywać środki, które były przekazywane do samorządów w skali większej niż województwo śląskie. Natomiast z uwagą śledziłem <laughs> zestawienia i Powiem tak, na pewno nie zauważyłem, y, oczywiście skupiałem się głównie na powiatach i, prawach, y, i miastach na prawach powiatu. Y, nie zauważyłem czegoś takiego, żeby y, jedne powiaty były traktowane lepiej czy gorzej. No, dam taki przykład: no, powiat Żywiecki nie ma co ukrywać, jest liderem, jeżeli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, sięgające w poprzednich wyborach nawet 70%. Także jest to powiat numer jeden, jeżeli chodzi. Natomiast w podziale środków zajmował szóste, siódme, ósme miejsce w skali 17 powiatów, jakie mamy w województwie Śląskim. Ja o to nie mam pretensji, bo to też było zależne od ilości mieszkańców, wielkości, choć tutaj akurat powiat Żywiecki jest w niektórych zestawiach na trzecim, w niektórych na czwartym miejscu. Także one. Znaczy ten mit, że środki były tylko przekazywane samorządom związanym z pisem jest naprawdę nieprawdziwy. Tak samo mogę to powiedzieć przynajmniej na terenie Powiatu Żywieckiego, jeżeli chodzi o gminy. To jest też kwestia operatywności wójtów yy, składania wniosków. Niektórzy nawet nie składali, niektórzy yy, nie składali wniosków ze względu na to, że nie byli w stanie pokryć wkładów własnych. A to już też w dużej mierze yy, zależy od gospodarki danej gminy. Natomiast na jedno chciałem zwrócić uwagę. Te środki były duże, yy, natomiast ja uważam, że samorządy powinny mieć niezależne źródła finansowania i yy, jednak y, ten udział w podatku, bo w przypadku powiatu, gminy też udział w podatku PIT jest y, bardzo ważny i moim zdaniem, jeżeli były obniżane podatki, to powinno być to rekompensowane albo wzrostem, ale zachować tą zasadę, że jest to niezależne finansowanie wynikające najlepiej z podatków, które w danym y, gminie, w danym powiecie są y, ściągane. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że, że pan Kalata to powiedział, bo, bo to pokazuje, że możemy mówić jednym głosem o, o sprawach najważniejszych. W stu procentach zgoda, bo kluczową kwestią jest to, kto o tych środkach decyduje. Lepszym rozwiązaniem zdecydowanie jest to rozwiązanie, w którym samorządy te pieniądze po prostu mają i, i, o, nich, i o nich mogą decydować, niż jakaś tam wtórna dystrybucja z Warszawy, która bardzo często w mniejszy czy większy sposób od polityki jest uzależniona. Na ten temat rzeczywiście funkcjonuje wiele mitów, bo, bo wiadomo, że w Rybniku jest prezydent z Platformy Obywatelskiej, a Rybnik ze środków, ze środków rządowych też korzystał. Pomimo tego, że, że często funkcjonuje taki mit, że, że Rybnik nawet nie próbował, no nawet... Ten odcinek Drogi Recibusz-Pszczyna, który jest budowany nowy, to jest duża, ponad 100-milionowa dotacja dotacja rządowa. Także to nie jest takie proste. To, o czym, o czym pan senator Kalata powiedział, w dużej mierze rzeczywiście zależało od operatywności wójtów, ale też od operatywności polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bo tam, gdzie oni byli najbardziej aktywni, to potrafili, potrafili zadbać o to, żeby te pieniądze, Pieniądze na rynek lokalny do samorządów do samorządów spływały i to budziło ogromne to budziło ogromne emocje że to było bardziej zależne od mechanizmu skuteczności politycznej parlamentarzystów niż Niż od jakiegoś tam sposobu oceniania, oceniania tych wniosków. Natomiast takich, którzy rzeczywiście nawet nie próbowali, a narzekają, nie brakuje, i tu się też z kolegą zgadzam. Jak widać, byli samorządowcy są jednak w stanie, pomimo różnic politycznych, w bardzo dużej mierze mówić podobnym głosem. Jeżeli mogę tylko jednym zdaniem nie. uzupełnić, bo jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik w tym, jeżeli dochody samorządu są niezależne. Jeżeli powiat czy gmina mają dochody z PIT-u, czyli z podatku dochodowego, to są zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości na swoim terenie, bo im więcej firm, im, więcej, im wyższe zarobki, tym większy PIT. To jest proste przełożenie. Jeżeli te dochody są na podstawie ryczałtu, to takiego zainteresowania nie ma i, i to jest moim zdaniem bardzo dobra promocja dobrych samorządowców, którzy tym sposobem rozwijają swoje gminy. Czyli mechanizmy proaktywne, a nie takie, że. Znowu się poradzę. zgadzamy z panem senatorem. Tak jest. Tydzień <noise> temu w tym studio również podczas debaty tygodnia zahaczyliśmy o temat jakości życia w miastach naszego regionu i jednym z problemów była kwestia odpływu mieszkańców, odpływu ludności z. Miast tego regionu. Czy to, o czym panowie teraz mówią, może zastopować ten proces? Czyli przekazywanie tych środków z podatków, co się ma przekładać na, na inwestycje w regionie? To tym razem może ja rozpocznę. To jest jasne, że każdemu samorządowcowi zależy na tym, żeby mieć jak największą liczbę mieszkańców bo za mieszkańcem idzie pieniądz właśnie związany z, z udziałem gminy w podatkach. Natomiast to nie ma takich prostych mechanizmów. Nie? Województwo śląskie to jest jedno z bardziej wyludniających się niestety województw. I tu sama zmiana finansowania samorządów, ja myślę, że tego, tego trendu, trendu jakoś nie, nie odwróci. To się też bardzo nierówno, nierówno w skali województwa dzieje, no bo z jednej strony mamy takie gminy, takie gminy jak Wyry, gdzie liczba mieszkańców rośnie dosyć mocno, czy nawet w powiecie rybnickim Semiejkowice, które w momencie kiedy odłączały się od Gaszowic, to miały chyba 2900 mieszkańców, a dzisiaj mają 4,5 tysiąca mieszkańców. W dużej mierze rybniczan, którzy, którzy tam wybudowali domy, czyli obserwujemy coś, co się nazywa suburbanizacją. Ludzie wolą, ludzie wolą mieć domek na przedmieściach niż mieszkać w centrum miasta, ale to podnosi. To podnosi cały czas koszty funkcjonowania nas wszystkich. Kwestie dojazdów, korków, organizacji komunikacji publicznej, kanalizacji wszystkich sieci, które do tych miejsc, gdzie ludzie się pobudowali, pobudowali, trzeba, trzeba wybudować. Ja myślę, że, że my potrzebujemy rzeczywiście takiej mocnej dyskusji, mocnej debaty, co zrobić, żeby sytuacja województwa śląskiego śląskiego się odmieniła. Bo patrząc na ośrodki miejskie, to metropolia górnośląska, czy, na, czy rybnik i aglomeracja rybnicka no zaczynają tracić, tracić coraz bardziej. To nie jest jakoś tam unikatowe w skali kraju, bo, bo są takie miejsca jak Łódź, czy, czy zaskakujące w tych danych Bydgoszcz, czy na przykład też jeszcze mocniej traci liczbę ludności niż większość ośrodków na Śląsku, ale powiedzmy sobie uczciwie, że położenie między Krakowem i Wrocławiem, no to tamte aglomeracje się wzmacniają kosztem Kosztem naszej. Inną kwestią jest dzietność i, i masa innych problemów, starzenie się społeczeństwa. Także te takie proste przełożenie na finanse samorządu nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Tak, problem jest bardzo y, złożony. Wróćmy może do takich tematów ogólnopolskich, ale mających wpływ y, na y, każdy region w kraju, a mianowicie edukacja i oświata. Pojawiły się jakieś problemy y, z. Z laptopami dla uczniów szkół podstawowych. Z czego to wynika? Przecież edukacja miała być zarówno była w centrum uwagi dwóch stron sporu politycznego, zarówno poprzedniego rządu, jak i, jak i obecnego. Czy, czy te jakieś problemy finansowe wynikają z. Wynikając z jakichś zaniedbań poprzedniego rządu, czy, czy obecny rząd coś pominął w obliczeniach? Panie redaktorze, no, zadał Pan pytanie, które, na które trudno mi będzie odpowiedzieć. Nie znam do, dokładnie tego tematu. Ja mogę tylko powiedzieć, że w, w cOVIDowym okresie. Sami inicjowaliśmy akcje i kupowaliśmy ze środków Powiatu Żywieckiego laptopy, ale to była kwestia nauki zdalnej, tak? I do tych biedniejszych rodzin, do, do naszych rodzinnych domów dziecka, których mamy ponad 80, dostarczaliśmy te laptopy. Naprawdę. Tego tematu nie znam i, i trudno mi się wypowiedzieć w tym temacie. Yy, także proszę wybaczyć, może kolega senator no, będzie miał większą wiedzę. Ja też tematu nie znam jakoś dogłębnie, natomiast jest, jesteśmy w takiej sytuacji, że rząd zmienił się w grudniu. I no, w wielu resortach następują zmiany personalne, i tego typu sytuacje, że ze względu na zmiany personalne, to że ktoś odchodzi z pracy, ktoś przychodzi, ktoś czegoś nie podpisał, i tak dalej, to ja myślę, że tego typu przestoju w różnych obszarach. W różnych obszarach jeszcze, jeszcze trochę będzie. Tu trudno, mówić, tu trudno mówić o jakiejś wielkiej odpowiedzialności jednego czy drugiego rządu, bo ten budżet, który mamy, to też jest budżet, którego kręgosłup został przygotowany przez rząd rząd premiera Morawieckiego, natomiast rząd premiera Tuska. Dokonał pewnych zmian, natomiast to nie była konstrukcja od początku do końca. Ja myślę, że obydwie strony tego politycznego sporu za ten budżet ponoszą mniej więcej taką samą odpowiedzialność w tym roku. Jeżeli rząd ma być atakowany za, za finanse, za to, że na coś zabrakło i tak dalej, to ja myślę, że z tego typu uwagami i atakami musimy rok. Rok poczekać, bo jesteśmy w procesie takiej wielkiej zmiany. Ja lubię używać takiego porównania, że państwo jest jak ogromny okręt. Tak? Nie da się po prostu zmienić kursu tak z dnia na dzień, jak na jachcie, że robimy zwrot przez sztak i już płyniemy, płyniemy w innym kierunku. No Okręt jednak zawraca, zawraca zdecydowanie dłużej. A co dalej z polskim prawodawstwem? prawodawstwem bo to, co się dzieje w parlamencie, no, jest takim ewenementem. Co dalej z posłami Kamińskim i Wąsikiem? Jak będzie wyglądało procedowanie ustaw? Czy panowie z pozycji Senatu, jak panowie to oceniacie? Brak dwóch posłów w Sejmie jakoś nie decyduje o jego, jego pracach. Mieliśmy w ciągu ostatnich lat takich sytuacji ileś. Nie chcę tu jakoś wchodzić w tematy sporu politycznego takiego bardzo mocnego, no ale nawet w 2016 roku przecież głosowanie nad budżetem odbyło się w sali kolumnowej i nie wpuszczono na salę ponad 100 posłów ówczesnej opozycji. Zresztą sędzia Gortuleja, który próbował się zająć tematem, poniósł, poniósł z tego względu wielkie konsekwencje. Natomiast myśmy powinni szukać rozwiązań, znaczy, bo to nikomu nie służy. My jesteśmy w takiej sytuacji, że zaczynamy te państwo dzielić na dwa. I myślę, że, że powinniśmy usiąść jednak do stołu i, i szukać rozwiązań. I myślę, że to szybciej czy później nastąpi, że jeszcze teraz będzie wielki, wielkie napięcie w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, wyborami do Europarlamentu, kiedy strony będą próbowały pokazywać raczej różnice niż to, co wspólne. Ale myślę, że nie mamy innego wyjścia, jeżeli wszystkim nam rzeczywiście na Polsce zależy, żeby w końcu, w końcu tą dyskusję przeprowadzić. W tym tygodniu w Senacie przesłuchiwaliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, który składał sprawozdanie jeszcze zaległe za rok 2022. To on też bardzo silnie, bardzo silnie to, te kwestie podkreślał, no, że żyjemy w jakimś kraju dualizmu prawnego i, i to nie może tak być na dłuższą metę. Panie senatorze. Ja, ja odniosę się co do zasady, nie wypowiem się temacie posłów. Natomiast y, każdy urzędnik, czy nawet w, przy konkursie na urzędnika, y, bardzo często zadaje się pytania o źródła prawa, o y, y, jakie są źródła prawa, jaki jest y, y, w danym państwie y, porządek prawny. Y, no to wiemy porządek, to mamy Sejb, Senat, Prezydenta. Trybunał Konstytucyjny. Yy, jeżeli chodzi o źródła konstytucji, ustawy, umowy międzynarodowe, ratyfikowane rozporządzenia, to jest abecadło i to jest podstawa. I ja nie potrafię zrozumieć, bo urzędnik tak samo w mieście, jak i w powiecie, zaczyna dzień praktycznie od przeglądu monitora rządowego, tak? Jakie są nowe, zmiany rozporządzenia? Nie potrafię zrozumieć, że można yy, odebrać nawet prezydentowi prerogatywy do yy, aktu łaski, no można też pewnie za chwilę odebrać prerogatywę do weta prezydenta i to już będziemy mieli i, i jeszcze umocowane yy, yy, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, to, że... to jest bardzo zła droga yy, i wydaje mi się no, bardzo szkodliwa dla obecnie rządzącej koalicji, bo raz złamanego <coughs> prawa to jest trochę jak z dziewictwem, nie da się przywrócić. I tutaj ubolewam nad tym. Bo każdy z nas zobowiązany był na swoim stanowisku do przestrzegania prawa i przestrzegania tych właśnie podstaw Czyli praw. Rozumiem, że pan senator ma zupełnie inne zdanie niż marszałek Sejmu Szymon-Hołownia, ale tutaj już musimy zakończyć naszą debatę. Bardzo dziękuję panom za przybycie do studia, Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Debata Tygodnia. Do zobaczenia.